Hej, witajcie, tu Seversi, witam was bardzo serdecznie w takim postkomentarzu do tego odcinka Dark Souls. Nie jest cały odcinek z takim komentarzem po nagraniu, ale jako, że pierwsze jakieś 7 minut nagrywałem bez, to i one są, a nie wywalam ich, ponieważ tutaj będzie pewna mała taka tyci ważna rzecz do zrobienia. Jesteśmy mianowicie w komnacie Guinevere i jest dużo fabuły do pokrycia, tak. Bardzo dużo fabuły. Bardzo dużo fabuły. Także. Guinevere, która siedzi sobie tutaj, leży w sumie bez jakiegoś większego powodu, I guess. Nie, na pewno jakiś powód jest. W końcu tutaj jest San Orlando i w ogóle. Dostajemy naczynie władcy, dzięki któremu możemy się teleportować między ogniskami. Jest to bardzo, bardzo duży plus po prostu. Jest to naprawdę niesamowite udogodnienie. Także... Także tak, mamy naczynie dusz, naczynie władcy, przepraszam, i będziemy mogli teleportować teraz między ogniskami, co znacznie ułatwi, jeżeli gdzieś będziemy chcieli iść. Możemy się teleportować z każdego ogniska do wybranych ognisk tylko. To już od razu mówię, że to nie wszystkie. Cześć, Guinevere. Okej. Także... Tutaj znowu przy ognisku. Nie wiem, co tutaj planuję robić. Znaczy wiem, co planuję robić generalnie. Robienie takiego postkomentarza jest trochę dziwne, no ale... Żeby nie było takiego suchego wideo. Tak jest, takie coś może być. A! Będę się przenosił do kaplicy Firelink, aby oddać duszę Anastasii z Astory, czyli tamtejszej Firekeeperki. Przecież ubiliśmy Lautreka, więc... To... tą duszę wypadałoby oddać. Generalnie plan mój na kolejne kilkanaście, miałem nadzieję, minut był taki, że zamierzam oddać tę duszę. Później iść i wydropić prosty miecz srebrnego rycerza. Iść ulepszyć go do plus 5 u Kowala Van Orlando. I wsio, i później iść dalej. Zdobyć kolejne dusze Firekeeperek, bo zamierzam zabić Firekeeperkę z Norperkę z Królestwa Quailak, czyli bodajże Quailane, siostrę Quailak, tak się chyba nazywała. I będę miał wtedy Estusy plus 4 i jeszcze zgarnę sobie duszę z Blighttown, co da mi Estusy plus 5. I jeszcze jak zgarnę Estusy z Wielkich Archiw, bodajże to są Wielkie Archiwa albo Królewskie Archiwa. Już nie pamiętam, Wielkie Archiwa były w Trójce, prawda? No nieważne. To będę miał plus 6 i to myślę, że będzie optymalne dla tego przejścia. Ale generalnie, co się zaraz będzie działo, jeżeli chodzi o dropienie tego miecza, no ale to jeszcze w swoim czasie. Na razie rozmawiamy z Anastacją, która nie chce do nas mówić, mimo że jest nam wdzięczna, i ognisko w kaplicy Firelink zostaje rozpalone nowo i możemy znowu czerpać te 10 estusów z tego ogniska, co będzie łatwe. Mam aż 3 ogniska Van Orlando swoją drogą. Ołtarz Słonecznego Blasku to jest bodajże ołtarz w parafii. An Orlando nas teleportuje do ogniska Firekeeperki, komnata księżniczki przed Guinevere. Grobowiec Mrocznego Księżyca to tam na samym dole tych spiralnych schodów. Córa Chaosu to jest Quailana, Głębiny to Głębiny, a Parafeni Umarłych to Parafeni Umarłych. Nie ma ogniska w Fortecy Sena, bo nie wiem, czy w ogóle jest i powinno być, a nawet jeśli to nie odpaliliśmy go, bo mogę, bo umiem. Także wracamy do An Orlando. Jestem teraz bodajże przy pierwszym ognisku, co jest bez sensu, bo lepiej iść do ogniska. Guinevere i stamtąd zaczynać zbiory, bo przecież to w środku tej wielkiej budowli jest mnóstwo srebrnych rycerzy, którzy pomogą mi wydropić miecz. Z czego zdałem sobie tutaj sprawę i teraz się wracam. Okej, okay, jeszcze jakieś 2 minutki i wrócimy do normalnego komentarza. Także jesteśmy tu z powrotem, wracam.
wyłączałem nagrywanie mikrofonu z pewnego powodu. Ja nagrywam gameplay. Staram się przynajmniej nagrać pewien gameplay na pewien kanał. I dlatego po prostu miałem wtedy mikrofon wyciszony, nie zdałem sobie z tego sprawy. A biorąc pod uwagę, że nagrałem jakieś 2 godziny materiału, jeżeli chodzi o Soulsy, to byłoby bardzo szkoda, gdyby wszystkie te 2 godziny nie miały tego komentarza. Na szczęście nie ma, tylko pierwsze 7 minut. Także jest to tyle dobrze. Tam jest jeszcze pierścień bodajże przychylności i ochrony, który możemy założyć i daje nam boosty do statystyk. Ale jednorazowe zdjęcie godziny to jest w ogóle cały zestaw przychylności, zestaw Lautreka. Ale na pewno po pierścieniu tutaj mówiłem i pierścień chciałem pokazać. Pierścień jest całkiem dobry, ale mówię, trzeba go zdejmować. A raz, że ja mam Havela, który mi pozwala udźwignąć rzeczy i ja go nie zdejmę. Dwa, że ten drugi slot na pierścień w takim razie zawsze będzie mi do czegoś potrzebny, żebym ja go zdejmował. Dlatego, że idziemy niedługo zebrać pierścień Artoriasa, przy mierze bodajże Artoriasa, czy coś w tym stylu, który pozwoli nam spacerować po otchłani, co będzie nam niezbędne, jeżeli będziemy chcieli walczyć z jednym z późniejszych bossów. No ale szczęście wiedziałem o tym i pierścienia głupio nie zakładałem, myśląc, że o, nie będę musiał go zdejmować, albo inaczej musiałbym kombinować z Havlem po prostu. Ach, nie wiem czy chcę. Nie wiem, czy mam na to po prostu ochotę dalej. Chyba nie. Chyba nie będę czegoś takiego uskuteczniał, chyba że jakiś boss będzie mi szedł bardzo źle, ale myślę, że nie. I to normalnie urywam nagranie i mówię, że wracamy po przerwie, jak z wydropie miecz, ale jak widzicie, jestem teraz w tym miejscu w Orlando z 6 człowieczeństwami zużytymi, nawet 7, bo jedno musiałem poświęcić, z wydropioną tarczą srebrnego rycerza i z 62 tysiącami dusz. Dlatego, że to farmie naprawdę tyle zajęło. Także już teraz zostawiam was z właściwym komentarzem po tym, jak ten miecz został wydropiony, jak widzicie, po dość długim procesie, który trwał dni po prostu, bo te sesje, te posiedzenia przy dropieniu tego gówna były długie, a ja chcę mieć ten miecz i tyle. Także no już zostawiam was ze właściwym komentarzem. No. Dobra. Jestem strasznie słony. Moi drodzy, generalnie grinding zacząłem wczoraj. Wczoraj była środa, dziś jest czwartek. Zacząłem wczoraj, skończyłem dzisiaj. I niech świadectwem tego, ile udało mi się zrobić, będzie ilość dusz, które widnieje w prawym dolnym rogu. 186 tysięcy! To jest jakieś nieporozumienie, moim zdaniem, zupełne, że przez ten cały czas nie wypadł ten miecz, ale wreszcie jest i on. Pa, gdzie on jest? Tu! Prosty miecz srebrnego rycerza. Premia S siły i C z Dexterity. 16 siły, 22 dexa wymagane. Ale jest już po prostu, jest mocniejszy niż Claymore plus 5 teraz. I jest to prosty miecz, jest to rzadka broń. Ja już zastanawiałem się, czy nie iść po złoty sygnet chciwego węża. A chciałem wziąć tę broń, chciałem ją, żeby ona mi wypadła z jednego prostego powodu, ponieważ ona dużo bardziej pasuje mi do mojego stylu gry. Ta broń jest po prostu szybsza, ta broń jest dla mnie po prostu lepsza, nie jest taka ślamazarna, pozwala na szybszą reakcję na to, co się dzieje. Dobra, a teraz... nie chciałbym mimo wszystko tych dusz wszystkich stracić. Bo one mi się przydadzą, tak czy siak. Dobra, wiecie co? Mam to gdzieś, przebiegnę sobie po prostu obok nich. Myślę, że dam radę, tu jest srebrny rycerz, ale ja już tyle tego tałataństwa tutaj ubi... Nie, to nie tu? O, matko, źle poszedłem. Wow! A ja tyle tego już ubiłem po drodze, że to dla mnie tak naprawdę żadne wyzwanie, jakikolwiek srebrny rycerz. Proszę bardzo, backstab. Ja może ucieknę, bo jednak nie chcę walczyć z tym wszystkim naraz. No w ogóle nie nagrał mi się komentarz do
poprzedniego odcinka, to znaczy do poprzednich 7 minut. Więc będę musiał pewnie jakiś post-commentary zrobić, ale to nic. Kolejny srebrny rycerz gryzie piach, już po prostu kolejny w tej grze. Ile tych rycerzy padło, to ja nie zliczę. Ale idziemy w miejsce, w którym chyba nas jeszcze nie było, ale ja musiałem być, żeby naprawić mój Claymore plus 5, ponieważ przez ten cały czas zdążył mi się zepsuć. Dlatego wybaczcie, że tutaj tak trochę to niepoukładane, ale to było konieczne. I nie oddałem naczynia władcy jeszcze, więc to też będę musiał zrobić niedługo. Dobra, to jest... To jest gigant i on jest kowalem. I to wygląda po prostu śmiesznie. Ale nasz gigant może nam wzmocnić broń oczywiście. Nasz prosty miecz srebrnego rycerza. I teraz tak, potrzebuję chyba jeszcze 6 tytanitów migoczących. Nie, więcej. Kupię 8. Mam duszę, więc mogę sobie na to pozwolić. I tak bym pewnie grindował duszę tutaj, żeby wzmocnić miecz. O, potrzebuję jeszcze więcej, okej. O Jezu, ale żem przedupił. Przepłaciłem, ale to nic. Jak widzicie, wszystkie te dusze poszły na broń, nie na poziom, więc... O tyle dobrze. Jeszcze może sobie mogę coś wzmocnić. Nie, bo nie mam żadnych odłamków tytanitu. To ciekawe. Mogę sobie wzmocnić zbroję za ten migor. Okej. Niech zbroja będzie taka mocniejsza. Możemy jeszcze tutaj kupić narzędzie do wzmacniania i naprawienia zbroi przy ognisku, więc to wezmę. Okej, wydaliśmy większość z tego, co udało mi się wydropić, więc jestem zadowolony. I mamy prosty miecz srebrnego rycerza plus 5, który jest generalnie 262 plus 71. Bardzo mocna broń na tym etapie. No i będę już do końca gry pewnie chodził z tym. To jest po prostu szybkie, to jest naprawdę niesamowicie szybkie i mocne przy okazji. To jest idealna broń dla mnie. Ja po prostu uwielbiam takie. Dlatego rezygnuję z Claymora, z moich planów używania miecza dwuręcznego, bo po prostu ta broń jest dla mnie. Dzięki temu grać mi się będzie zdecydowanie wygodniej, łatwiej i nie będę narzekał na mechaniki gry. To już będę w pełni winę ponosił za swoje umiejętności ja sam, ponieważ nie będę mógł zwalić na to, że nie wiem, broń była za wolna, że animacja jest za wolna. Bo tutaj mogę uderzyć praktycznie od razu się odtoczyć. Także nie ma już wymówek, muszę teraz grać. Okej, kolejny z tych flash demonów. Ciekawe, czy mógłbym je sparować. Nie będę próbował, no się próbowałem tam przed chwilą, ale już dużo nie będę próbował. To jest grudka tytanitu. Więc to jest chunk. W każdym razie wybaczcie za to stryknięcie. Ja odciszam i wyciszam z powrotem mikrofon, ale to dlatego, że ja mam ten katarek i nie chcę, żeby przeszkadzał w odbiorze. Okej, generalnie teraz poświęcę ten odcinek na trochę backtrackingu koniecznego. Nara. Zanim pójdziemy do następnej lokacji, którą jest malowany świat Ariamis. Ta lokacja jest tam chyba. Tam na dole. Ale my najpierw pójdziemy do ogniska, które jest... tu. I zrobimy robotę najpierw. Musimy zdobyć duszę strażniczki ognia w Blighttown, którą pominąłem.
Mam kości? Mam kości, dobra. Musimy zdobyć duszę Quailane, Firekeeperki w... No ta, która była po Quailak. I zdobędziemy duszę Firekeeperki Zaynor Londo, aby wzmocnić maksymalnie nasze estusy bez... jakichś znacznych ubytków na ogniskach ważnych. Jako, że wiadomo, ogniska, którymi opiekują się Firekeeperki, gasną, ale dalej można się do nich przenosić. Na przykład w takim Anor Londo jest sporo ognisk innych, do których można się przenosić. To będzie nam w sumie już chyba raczej niepotrzebne jakoś bardzo. Będę raczej korzystał z grobowca Darkmoon. Dobra, trzeba zrobić poziomy. Zużyję duszę Smauga. Zużyłem sporo człowieczeństwa, ale myślę, że będę mógł to nadrobić. Dobra, teraz tak. Zwinność, jak widzicie, bardzo ma duży wpływ na siłę naszej nowej broni, na jej możliwości. Okej, jeszcze trochę do wytrzymałości i do witalności i będzie wszystko w porządku. Przenosimy się teraz do... Córy Chaosu. Jako, że ognisko jest niedaleko, do tego można się przenosić, a zapalić można to, które jest nieco niżej. Dobra, witaj. Nie chce z nami rozmawiać. Okej, okay, to jest Quailana bodajże. O ile się nie mylę. Ciebie broniła Quailak. Quailak sprawiały mi za dużo problemów. Musisz umrzeć. Ginie na uderzenie. Dostajemy po niej duszę Strażnika Ognia. Ognisko jest zgaszone. Ale to nic. Jako, że wrócimy sobie za chwilę do tego pomieszczenia, w którym był dzwon. To nie jest to pomieszczenie, to nie jest to pomieszczenie, tutaj nic nie ma. Okej, więc tego ogniska już nie można rozpalić, jak widzieliśmy wcześniej. Idziemy więc dalej, idziemy do ogniska, z którego możemy się przenieść. Możemy przenieść się z każdego. Przenieść się możemy tylko do niektórych. Jest trochę takie mech, ale powiedzmy, że potrafię to zrozumieć. To była pierwsza gra. Od dwójki już można przenosić się do każdego ogniska i z każdego ogniska. Demoniczne ruiny, to jest nasze ognisko. Możemy już sobie wzmacniać broń, zbroję i naprawiać wyposażenie samemu. To jest cudowne. Możemy wzmocnić tą kryształową halabardę, grudką tytanitu, tylko że ona już się nam raczej nie przyda, gdyż nawet ten miecz jest po prostu mocniejszy. Tarczę mógłbym ulepszyć, ale mniejsze z tym. Teleportacja do... Nie, w sumie jesteśmy w dobrym miejscu. Ponieważ, jak mówiłem, musimy iść do Blighttown. I teraz w Blighttown ujawni się pewien problem, spory problem, który mam z uzbrojeniem Srebrnego Rycerza. Muszę zdjąć ten pierścień, złożyć zardzewiały żelazny. Wracamy do Królestwa Quailag. I wracamy na górę. Tam na dół do demonicznych ruin też będziemy musieli zejść oczywiście. Wszystko w swoim czasie. Na razie wracamy sobie tu, do naszej areny walki z Quailak. Okej. Okay. A swoją drogą udało mi się zdobyć tarczę Srebrnego Rycerza, nie wiem czy wspominałem. Jeżeli tak, no to jej statystyki prezentują się mniej więcej w... Tak, kiedy statystyki tarczy Czarnego Rycerza prezentowały się tak, że od magii było mniej, od ognia więcej, od błyskawic mniej.
więc i trochę mniej stabilności. Dlatego tarcza Srebrnego Rycerza dla mnie jest po prostu lepsza. I tyle. A paruję się nią tak samo. Ja naprawdę nagle stałem się po prostu mistrzem parowania dzięki moim przygodom ze Srebrnymi Rycerzami. Teraz tak naprawdę nie boję się w Dark Soulsach jeden parować. No i jestem przyzwyczajony do mechanik tej gry już tak. Po Anor Londo myślę, że czas najwyższy. Po pokonaniu Ornsteina i Smoga. No i jesteśmy z powrotem w moim ukochanym miejscu, w przepięknym, przecudownym Blighttown. Zobaczcie, jak szybko rośnie nam tutaj zatrucie. Wydaje mi się, że bez zbroi by tak nie rosło. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jednak ta zbroja ma wpływ na to. Na hita? Na hita. Cudownie, po prostu cudownie. No, tak to mogę przechodzić przez tą lokację, nawet zatruty. Chociaż i tak na górze będą czekali na nas ze strzałkami, które powodują toksik, więc to będzie problem. Ale to nic. Estus, mamy ich trochę i mamy też trochę tych ognisk, które są podpalone na to, żeby nam dawały 10 estusów. Dobra. Teraz tutaj spaść odpowiednio. Dobra, i którędy się teraz lazło? Chyba jest tylko jedna słuszna droga, o ile pamiętam. Bo tą drogą się również wychodziło w ogóle z Blighttown. O, down! Te głupie muszki! Gincie. Giną na hita, giną na hita. Idealnie. Teraz uważać, żeby tutaj nie spaść. Tutaj jest to bardzo łatwo. Hurdur to Blighttown. Tutaj jest łatwo zginąć generalnie. Bo ta lokacja jest po prostu bolcem skalana. Mam nadzieję, że to już jest mój ostatni trip do Blighttown. Mam taką szczerą nadzieję. Nie chcę tam spadać. Obawiam się, że mógłbym umrzeć, więc wolę nie. Aczkolwiek jak inaczej w takim razie mam tam zejść? Zejdę sobie po prostu po drabince i poszukam drogi w takim razie, bo tu możliwe, że był przedmiot, jak ja nienawidzę tego miejsca! Jest takie durne. O, gin, że... Jest drabinka. Sobie kulturalnie zjadę po prostu. To jest ryzykowne, ja tego nie chcę. Spadnę sobie trochę niżej. Dobrze, że... Jezu, nie! Blighttown! Jeszcze wracamy stąd! Bo czemu nie? Straciłem człowieczeństwo. Dobra, warto będzie. Warto będzie. Zdobędziemy upgrade do estusów. Warto będzie się znowu przez to przemęczyć. Wierzę w to. Kto ja chcę oszukać? No ale... Więc jak widzicie, przechodzenie przez Blighttown to jak zwykle dobra zabawa. Nic się nie zmienia pod tym względem. Aczkolwiek już niedługo będziemy robili poważny progres, będziemy walczyli z wieloma bossami. Będzie w ogóle generalnie fajnie, pięknie, łatwo i przyjemnie. Zaufajcie mi! Tylko musimy iść do grodu Darkroot. Od Andrego bodajże? Nie. Od Havela? Nie. Od Andrego. No. Tam był ogród, czy to było dużo... Holy fuck. Już nie pamiętam, czy to były dwa wejścia, czy były trzy wejścia? Nie pamiętam. Którędy się na dobrą sprawę szło. Ale najpierw jeszcze będzie malowany świat, więc... Trochę podróży przed nami. Zatrucie! Te 10 000 dusz to już takie mech, mogę sobie odpuścić. I tak wygrindowałem tyle, że...
Żadnych dusz tutaj nie mam, prawda? No nie mam. Mam ten Gold Pine Resin, który może mi się kiedyś tam przydać. Jak się domyślam przynajmniej. Coś chyba za mną goni. Tak, coś za mną goni. Ale staram się, żeby nie wywierało to na mnie zbyt wielkiego wrażenia, albo presji, albo czegokolwiek. Bo po co miałoby? Jestem dobrym graczem w tę grę, Hurdur. Używam przepakowanego, rzadkiego miecza, ale przynajmniej na plus 5. Jestem dobrym graczem w tą grę. Oj. Oczywiście to, nie no, jest ułatwienie jak najbardziej, ale dopiero tylko w pewnym momencie gry, bo już od pewnego momentu to tak naprawdę nie ma tak dużego znaczenia. Tu nic nie ma. W sumie to spodziewałem się czegoś innego po tej grze. Wiecie co, dla świętego spokoju. Gdzie jest mój pierścień of sacrifice? Pierścień ofiary. Dla świętego spokoju wezmę i to sobie wyposażę. I tędy się pewnie idzie, ale chcę odzyskać swoje dusze. Gdzie one są? O, come on! Niechcący znalazłem drogę! Ona była tu! Okej. Ona była tu. Przez cały ten czas ona była tu. A teraz muszę znaleźć moje dusze i pewnie ich nie znajdę. Come the fuck on. Czemu Blighttown musi być Blighttownem? Jeszcze to się nie trzyma kupy. To nie ma sensu. Jeszcze tyle tych drabinek. What? Okej. Okay. To nie jest mimik, więc go otworzę. Co my tu mamy? Klucz do... Wait. Okej, okay, ale chyba dzięki temu, że miałem główny klucz, to ja automatycznie obchodziłem to zabezpieczenie, więc whatever. A jeszcze pomyślę, że musiałbym tego szukać. FromSoft, please. Tak się nie robi. Tak się nie robi po prostu. Proszę się zablokuj na... Come on! Pamiętać, gdzie było zejście. Pamiętać, gdzie było zejście. Gdzie się szło do... tej lokacji, do której musimy iść. I tak musimy odbić w jakieś inne miejsca. Magnifik. Okay, może po prostu inna drabinka. Może to nie ta. Wow! Mnie trochę mocno bije. Okej, dobra, widzę moje dusze. Zaraz się tu wrócę, tędy. A mi widziałem moje dusze. Gdzie one s... Okej, okay, są tam na górze. Dobra, 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 jestem bezpieczny. Moje dusze i moje człowieczeństwa. Chodźcie tutaj, dzieciaczki. Dobrze, dobrze. Okej, okay. Nic nie straciłem. Nic nie straciłem. Nic nie straciłem. Niczego nie żałuję. Dziękuję, dziękuję pierścieni ofiary, że mogłem bezpiecznie wrócić. Cudownie, daj się mi znowu to. Idziemy po tą duszę Fairki Perki. Najtrudniejszy przedmiot, który dostaniemy dzisiaj. Nad którym już nie wiadomo ile biegamy. A zaraz będzie. Później pójdziemy po duszę Fajerki Perki ogniska Vanor Londo. A potem w końcu pójdziemy tam, gdzie chciałem iść, czyli do malowanego świata Yamis.
Przejdziemy sobie przez ten świat, pokonamy tamtejszego bossa. I wsio. Ten świat jest ciekawy z jednego prostego powodu. Ja będę bardzo często w nim toksyczny. I będę pewnie często się w nim gubił i będę równie często umierał. Co, biorąc pod uwagę, że mamy te 6 człowieczeństw, nie rokuje dobrze. Bo chciałbym je zachować, a pewnie nie będzie mi to dane. No nic, to mam ten zardzewiały żelazny pierścień? Mam go. Idealnie. Jak on biegnie? Jak on biegnie? On jakoś dziwnie biegnie. Dopiero teraz zwróciłem na to... Wow, uwagę! On jakoś dziwnie biegnie. Dobra, ostatni raz. Robię ten bieg, mam nadzieję, że ostatni raz. I prawda, mógłbym podejść do tamtego ogniska i tak na rozprawie, nie wiem, czemu tego nie robię. Bo jestem leniem, bo mi się nie chce. A i tak mam dłuższy podbieg od demonicznych ruin. Cokolwiek, Jezu. Ojej, już myślałem, że troszeczkę pospieszyłem tutaj. Byłoby przykro. Nie. Hyc. I teraz tak, tu nic nie ma, ale tu jest ta jedna drabinka, po której musimy się wspiąć. Oj, to jest ta drabinka. I tam jest miejsce, do którego musimy się uciec. Do którego musimy się uciec. Nie tu. No gdzie tu? No znowu wszedłem nie tam, gdzie... Dream! Nie tu. No, the fuck? Gdzie ja mam iść? Czemu ja raz znajduję ścieżkę, a drugi raz nie? O, jak to działa? Czy nie wiem, Blighttown zmienia po prostu jakieś położenie swoich... jakichś kładek, drabinek czy czegoś za każdą moją śmiercią? Czy to jest niedorzeczne? To, co się dzieje, jest po prostu niedorzeczne. Cudownie, no cóż mogę rzec, no zajebiście, toksyny. Fucking toxins. Teraz mam problem, bo nie mam niczego, z czego mógłbym sobie zbić te toksyny. Mam jedynie coś na truciznę, ja chyba tego użyję. Bo mam wrażenie, że te dwa efekty były zestakowane na mnie przez chwilę. Dobra, whatever! Ja się tu stoczę. To była dobra decyzja. Bo tu jest dużo tych piesków. A na szczęście padają na hit. No generalnie chyba już jestem w tej sekcji, w której chciałem być. Tylko mam dwa estusy. O, one zieją ogniem. To jest problem mój z nimi, okej. Jest! O mój Boże, tak! O mój Boże, udało się!